Jeżeli szukacie 125 na swój pierwszy motocykl albo na bardzo sprawny i fajnie poruszający się motocykl po mieście, to mamy dla Was dwie propozycje, które świetnie już znacie m.in. z naszego kanału YouTube, czyli Benelli Ben 125 i Benelli Leoncino 125. Znacie je, ale czym one się tak naprawdę różnią między sobą, czym powinniśmy się w ogóle kierować wybierając te motocykle, dowiecie się z tego filmu. Benelli Ben 125 i Benelli Leoncino 125 to są nasze absolutne hity sprzedażowe, jeżeli chodzi o motocykle w tej klasie i generalnie jeżeli chodzi o motocykle, które wybieracie do jazdy na co dzień. One są bardzo dobrym wyborem, tak jak wspomniałem przed chwilą, dla motocyklistów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z dwoma kołami, ale również bardzo częstym wyborem dla albo kierowców, którzy chcą jeździć na kategorii prawo jazdy B, albo po prostu potrzebują sprawny, mały motocykl, bardzo ekonomiczny, niezawodny, który będą wykorzystywać na przykład podczas dojazdów do pracy. Natomiast są pomiędzy nimi pewne różnice. Nie są to tylko różnice stylistyczne, ale od nich zacznę, bo z doświadczenia wiem, że tym najczęściej kierujecie się przy wyborze tych dwóch motocykli. Jeżeli chodzi o Ben 125, mamy typowo miejski look, bardzo nowoczesny, jednocześnie widać tutaj rękę włoskiego designu. Myślę, że to jest jedna z najładniejszych 125, jeżeli chodzi o nakedy i może podobać się również tym młodszym użytkownikom, którzy no, szukają oczywiście stylu, chcą się wyróżnić na drodze, chcą, żeby ten motocykl cieszył ich oko. Natomiast jeżeli chodzi o Leoncino 125, tutaj również mamy włoski styl, natomiast bardziej ten w kierunku Scramblera, czyli mamy przede wszystkim no, masywniejszą troszeczkę tą sylwetkę, podniesione zawieszenie. Widać, że jest to motocykl, który jest bezpośrednio związany z gamą motocykli Leoncino, czyli i500 i 800, które są już troszeczkę większymi motocyklami. Jeżeli ktoś lubi klasyczny wygląd, to myślę, że może iść właśnie w tę stronę. Przy czym Leoncino 125 ma to do siebie, że jest już większym motocyklem i generalnie nie odstaje, jeżeli chodzi o inne nakedy, nawet te 600, jeżeli postawimy je obok siebie, będą do siebie bardzo zbliżone rozmiarami. Ale co za wielkością idzie? Idzie również wysokość siodła. Mamy większy motocykl, mamy to siodło wyższe. Ja usiądę, ja mam 1,74 m wzrostu i w przypadku Leoncino 125 to jest siodło zawieszone na wysokości 79,5 cm. Oczywiście stoję stabilnie, natomiast jeżeli szukacie troszeczkę niższego motocykla albo wyższego, bo na przykład jesteście, no nie wiem, macie te 1,90 m wzrostu, a chcecie mimo wszystko zacząć od małej pojemności, to może być fajny wybór. Mamy takich klientów tutaj, którzy rzeczywiście no, wybierają ten motocykl właśnie ze względu na swój wyższy wzrost. Jeżeli chodzi o BN-a 125, tutaj siodło mamy zawieszone ciutkę niżej, to jest 78 cm, natomiast ta kanapa też jest trochę inaczej skonstruowana i sami widzicie, że w tym wypadku nawet mam ugięte już kolana. Lekkie motocykle z nisko zawieszonym siodłem, bardzo łatwe w prowadzeniu, bardzo łatwe w przestawianiu. Tutaj warto dodać a propos jej wagi, 143 kg z pełnym bakiem, 145 kg z pełnym bakiem, więc trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek, niezależnie od swoich rozmiarów, miał problem z tym motocyklem, na przykład przy takim wolnym manewrowaniu na parkingu, czy przy przestawianiu go. Co jeszcze jest tutaj istotne w tych dwóch motocyklach? Mamy oczywiście troszeczkę inny skok w zawieszeniu. W domyśle Leoncino 125 ma być motocyklem, który radzi sobie trochę lepiej również na nieutwardzonej drodze, czy na przykład na jakichś żwirkach, różnych sytuacjach takich powiedzmy okołomiejskich, ale nie asfaltowych, które możemy na co dzień spotkać. Silnik oczywiście 125 jest 125, ale tutaj również są pewne różnice. W przypadku BN-a 125 mamy silnik chłodzony powietrzem o mocy troszkę ponad 11 koni. Ważna rzecz, skrzynia biegów jest 5-stopniowa. Jeżeli chodzi o Leoncino 125, troszkę mocniejszy silnik, tutaj jest trochę ponad z kolei 12 koni, silnik chłodzony w pełni cieczą i jednocześnie 6-stopniowa skrzynia biegów, więc to przekłada się to na pewne różnice podczas prowadzenia, minimalne, aczkolwiek Leoncino jest zauważalnie bardziej
elastyczny. Co jeszcze? No tak jak wspomniałem, w przypadku tych dwóch motocykli powinniśmy się kierować przede wszystkim designem. Powinniśmy się również kierować tym, ile mamy wzrostu. Reszta rzeczy to są już, powiedzmy, niuanse dla nas na co dzień, które jasne, że w przypadku Roncino 125 będą stanowić o jego minimalnej przewadze, ale tak jak wspomniałem przed chwilą, minimalnej. Jeżeli chodzi o ceny, tutaj bardzo miło Was zaskoczę. O ceny pytajcie Kamila, który czeka na Was na drugim piętrze. I w przypadku Roncino 125, i w przypadku BN 125 mamy chyba w obecnej chwili najlepsze oferty w Polsce. Więc dzwońcie do Kamila albo przyjdźcie do nas do Motomio na Zakopiańską 171A w Krakowie. Dowiecie się więcej szczegółów. Mamy również na tym motocykle bardzo fajne promocje, również przy zakupie promocje na akcesoria, więc warto o nie pytać. Co jeszcze fajnego? To są nasze dwa motocykle testowe, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak te motocykle jeżdżą, zaczyna się sezon, pogoda jest coraz lepsza, więc już teraz możecie przyjść do Motomio i również sprawdzić to, o czym mówiłem, na własnej skórze, zobaczyć, który z nich jest dla Was. Taki mały niuans, o którym zapomniałem Wam powiedzieć, LED-owe lampy w przypadku Roncino 125, one fajnie robią robotę, nawiązują również bezpośrednio także z lewkiem do jego większych braci. Małe detale, a cieszą. Oba motocykle w pięknych kolorach, są również inne warianty kolorystyczne, ale o tym też dowiecie się już bezpośrednio od Kamila. Słuchajcie, Roncino 125, BN 125, dwie propozycje od Benelli, klasyczne propozycje, bardzo przez Was lubiane, bardzo przez Was doceniane. Myślę, że jeżeli zastanawiacie się, jaką 125 kupić, to nie pójdzie ani w jednym, ani w drugim przypadku źle, będziecie z tych motocykli bardzo zadowoleni. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzach, dajcie kciuki w górę, obserwujcie nasz kanał i widzimy się w Motomio i oczywiście w kolejnych filmach.